Budzący kontrowersje pomnik rzezi wołyńskiej już góruje nad terenem w Domostawie w pobliżu drogi ekspresowej S19 i MOP-u Bukowa 2. Pomnik rzeź wołyńska po latach tułaczki i przeciwności losu znalazł wreszcie swoje miejsce w Domostawie. Odsłonięcie wstrząsającego monumentu autorstwa sławnego rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego odbędzie się już w niedzielę 14 lipca. Można go już oglądać w całej okazałości. To w związku z głosami, że z rzeźby będzie usunięte dziecko nabite na trójząb, będący godłem Ukrainy. Rzeźba w nienaruszonym stanie stanęła na cokole. Ze względu właśnie na wspomniane wcześniej dziecko nabite na widły, nie chciały go u siebie Jelenia Góra, Stalowa Wola, Rzeszów ani Toruń. Uważam to za rodzaj hipokryzji i brak szacunku dla historii, którą upamiętnia. Najwyższa pora, aby w niezafałszowany sposób upamiętniał ponad 100 tysięcy niewinnych ofiar ukraińskiego nacjonalizmu. Monumentalna rzeźba została odlana w brązie w Gliwicach w 2018 roku. Pomnik rzeźb Wołyńska Pityńskiego ufundowało Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce jako dar dla narodu polskiego. Pierwotnie pomnik miał zostać odsłonięty 11 lipca 2018 roku w 75. rocznicę rzezi wołyńskiej. Jednak weteranom nie udało się znaleźć dla niego lokalizacji. Dopiero w kwietniu 2021 roku radni gminy Jarocin wskazali lokalizację w Domostawie. Dzieło liczy 14 metrów wysokości, ma postać orła z rozpostartymi skrzydłami. W korpusie wycięty jest krzyż. Na jego tle Andrzej Pityński umieścił dziecko nabite na widły. Na skrzydłach orła wypisane są kresowe miejscowości, w których doszło do rzezi Polaków. Na 14 lipca planowane jest odsłonięcie i poświęcenie oraz uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar rzezi wołyńskiej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00.